Więc, moi drodzy, rozpoczynamy dzisiaj właściwie drugi aspekt, znaczy zaczniemy poruszać dzisiaj drugi aspekt refleksji Arystotelesa dotyczący polityki. Mówiliśmy na tych już właściwie dość dawnych, na tym dawnym spotkaniu naszym, mówiliśmy o tym, że człowiek jest istotą z natury swej polityczną. Oczywiście u Arystotelesa przez słowo polityczne rozumiemy coś dużo szerszego niż to, co dla nas, ludzi XXI wieku, wiąże się z polityką. Chodzi tutaj po prostu o życie społeczne, życie wspólnotowe. To jest bardzo istotne rozróżnienie, bo dla nas słowo polityka wiąże się najczęściej właśnie tylko z tym wąskim rozumieniem i w praktyce to powoduje, że polityka stała się czymś bardzo mało ważnym tak naprawdę, bo jak już żeśmy ostatnio też mówili, właściwie poza tą fasadą demokratyczną mamy do czynienia z oligarchią i władza konkretnego obywatela w państwach takich, przynajmniej jak nasze, jest bardzo niewielka i wpływ na życie społeczne jest wobec tego też konkretnych jednostek jest raczej dość mały. Tak? To jest niestety też bolączka naszych czasów. A więc właśnie polityka dzisiaj będzie przedmiotem naszego zainteresowania trochę od strony teoretycznej, bo my żeśmy jakby wślizgnęli się w ten obszar refleksji filozoficznej trochę takimi tylnymi drzwiami, bo po prostu wykorzystałem cytaty Arystotelesa, które pokazywały, że po pierwsze polityka jest czymś dla człowieka bardzo naturalnym, że człowiek jest istotą z natury polityczną, ale zaczynała się polityka właściwie od władzy ojca nad dziećmi, czy właściwie od władzy pana nad niewolnikiem i od władzy męża nad żoną. Z tego też wynikała później władza nad dziećmi i przeszliśmy potem do rozważania ustrojów dobrych i ustrojów złych. I tutaj pojawiło się pojęcie dobra wspólnego, które żeśmy tak zupełnie intuicyjnie tylko jakoś przyjęli. Nie podjęliśmy żadnej szczegółowej refleksji, pogłębionej refleksji dotyczącej tego pojęcia i właściwie nie wiemy jeszcze, czym jest dobro wspólne. A z drugiej strony też nie powiedzieliśmy, czym w ogóle jest polityka dla Arystotelesa jako nauka. A to są wszystko kwestie niezwykle interesujące. Można powiedzieć, że właściwie jest zadziwiające, jak istotna jest polityka jako nauka w systemie klasyfikacji nauk Arystotelesa. I to też oczywiście będzie potem widoczne w refleksji świętego Tomasza z Akwinu. Tutaj akurat do naszego tego dzisiejszego spotkania taką bardzo dobrą literaturą jest książka Myśl polityczna świętego Tomasza z Akwinu, która jest, no właśnie, z racji koncentracji na Tomaszu z Akwinu wydaje się, że trochę nie na temat, ale ponieważ święty Tomasz bardzo wierny jest Arystotelesowi, jeśli chodzi o myśl polityczną również, chociaż nie ogranicza się tylko i wyłącznie do jakiegoś suchego komentowania, ale w praktyce można powiedzieć, że myśl Arystotelesa, chociaż jest rzeczywiście bardzo głęboka, rzeczywiście bardzo wzniosła, jak się okaże, to jednak ma w sobie jakby zalążki czegoś więcej. Jest jakby otwarta na coś jeszcze więcej, co święty Tomasz, posiłkując się objawieniem z perspektywy chrześcijańskiego myśliciela, oczywiście nie boi się rozwinąć, ale także pośród tej literatury do dzisiejszego spotkania mogę polecić po prostu niedawno wydane tłumaczenie dzieła Tomasza z Akwinu. To jest objaśnienie polityki. To jest po prostu komentarz samego Tomasza z Akwinu właśnie do arystotelesowskiej polityki. Jest to zresztą dzieło zakończone na trzech tylko księgach. Tylko pewien fragment, pewna część traktatu Arystotelesa została tutaj przez doktora Anielskiego skomentowana. Ale jest to też interesująca pozycja dla kogoś, kto chciałby dokładniej to zagadnienie rozważyć. My nie będziemy tak bardzo korzystać akurat dzisiaj z tego objaśnienia polityki,
z tej przyczyny, że myśli świętego Tomasza zostawimy na później, ale jeśli ktoś będzie chciał, to warto do tego sięgnąć, dlatego że akurat komentarze do Arystotelesa są takim bardzo specyficznym rodzajem pism pośród całego dziedzictwa, całej spuścizny świętego Tomasza, to dlatego, że jest on właściwie tam po prostu faktycznie komentatorem tylko, to znaczy niczego praktycznie od siebie nie dodaje, natomiast pewne rzeczy interpretuje w nieco innych realiach i to jest ciekawe dla kogoś, kto chce myśl świętego Tomasza zgłębiać i można powiedzieć, że też wyjaśnia pewne zagadnienia, które u Arystotelesa zostały potraktowane może zbyt skrótowo. Tutaj akurat Tomasz będzie to przedstawiał nieco dokładniej i w ten sposób faktycznie ułatwia zrozumienie tego, co Arystoteles chciał powiedzieć. Natomiast właśnie niezwykle interesujące jest to, że w ogóle refleksja dotycząca polityki u Arystotelesa jest bardzo harmonijnie wpisana w refleksję dotyczącą etyki. I właściwie ten pierwsze nasze to spotkanie w tym roku poświęcone zagadnieniu przyjaźni, to ostatnie też w tamtym roku poświęcone zagadnieniu dobra jako celu ludzkiego życia, tak? Czyli te takie typowe zagadnienia etyczne związane z tym dobrem, które stanowi cel ludzkiego życia, są właściwie, można powiedzieć, czymś, co wiąże się bardzo mocno właśnie z polityką. To jest zadziwiające. I na samym wstępie pierwsza księga etyki nikomachejskiej w drugim rozdziale tutaj Arystoteles pisze coś takiego. Pisze o polityce i pisze, że jeśli zaś tak się rzecz ma, to trzeba starać się określić w głównych przynajmniej zarysach, czym jest to najwyższe dobro, jakich nauk czy umiejętności jest przedmiotem. Zdawałoby się, że jest przedmiotem nauki naczelnej i najbardziej kierowniczej. Za taką zaś uchodzi polityka, nauka o państwie. Ona bowiem orzeka, które nauki należy w państwie uprawiać, których się kto ma uczyć i w jakiej mierze. Jeśli bowiem nawet to samo jest najwyższym, tutaj jakby druga myśl, jeśli nawet to samo jest najwyższym dobrem i dla jednostki, i dla państwa, to jednak dobro państwa zdaje się być czymś większym i doskonalszym, zarówno gdy idzie o osiągnięcie, jak też o zachowanie go. I dla jednostki bowiem miłą jest rzeczą dopięcie celu, ale piękniejszą i bardziej boską dla narodu i dla państwa. Musimy sobie tylko przypomnieć, czym jest dobro to najwyższe dla jednostki, dla konkretnego człowieka jako takiego. Pamiętamy, że chodzi po prostu o kontemplację, chodzi o rozważanie tych najbardziej podstawowych przyczyn, ale do tego jest potrzebne zarówno rozwinięcie w sobie życia cnotliwego, posiadania cnót etycznych, a także posiadanie pewnych dóbr zewnętrznych, które służą do tego, żeby można się było kontemplacji poświęcić. I tutaj też wobec tego pojawia się pewna taka trudność, bo jeśli chodzi o refleksję dotyczącą państwa, tego wymiaru kontemplacyjnego tak do końca właśnie nie będzie, dlatego że, no właśnie, po prostu myśl Arystotelesa tutaj natknęła się na pewną trudność. Natomiast jakby pozostałe części nauki dotyczące osiągnięcia szczęścia, osiągnięcia tego największego dobra przez człowieka, przez jednostkę, jakby przenoszą się na to wszystko, co będzie mówił o państwie. Ostatecznie więc okaże się, że państwo, dobre państwo, szczęśliwe państwo będzie państwem, które jakby przez analogię będzie takie rodzaje dobra, które były ważne i niezbędne dla jednostki, będą również niezbędne dla państwa. I ciekawą jest też rzeczą, że właśnie można powiedzieć, że etyka nikomachejska rozpoczyna się od przywołania polityki jako tego tematu, który jest i nauki, która jest najważniejsza, ale też i kończy się etyka nikomachejska dokładnie, no, znowu odwołaniem do państwa, dlatego że
Tutaj w ostatnim rozdziale Księgi 10 wraca Arystoteles właśnie do zagadnień związanych z państwem i ostatnie zdanie w ogóle w dziele brzmi tak: zacznijmy więc nasze wywody. A wcześniej kilka zdań pisze o tym, jaki ustrój państwowy jest najlepszy. A więc widać, że właściwie rozważania dotyczące etyki właściwie prowadzą właśnie w sposób taki zupełnie naturalny do zagadnień dotyczących państwa. Natomiast jeśli chodzi o traktat Państwo, on rzeczywiście będzie też, no jakby ze swojej konstrukcji, będzie wskazywał na to, że polityka jest niczym innym jak jakby przeniesieniem tego porządku etycznego na wymiar wspólnotowy. I tutaj ważny cytat. Celem państwa jest zatem szczęśliwe życie, a reszta to środki do tego celu wiodące. Państwo zaś jest wspólnotą rodów i miejscowości dla doskonałego i samowystarczalnego bytowania. To znów polega, jak powiedziałem, na życiu szczęśliwym i pięknym. Trzeba wtedy przyjąć, że wspólnota państwowa ma na celu nie tylko współżycie, ale piękne uczynki. Czyli od razu widać, że to wszystko, o czym żeśmy mówili odnośnie dobra jednostkowego, poza właśnie tą kontemplacją, praktycznie się przenosi od razu na poziom wspólnotowy, na poziom państwowy. A więc tym dobrem wspólnym, jeśli chodzi o przedmiot, jest oczywiście nie tylko, jak mogłoby się nam wydawać ludziom w XXI wieku, nie tylko jakiś zbiór dóbr takich właśnie potrzebnych do życia, niezbędnych, tak, dających możliwość przeżycia, a więc obrona przed nieprzyjaciółmi, a więc dobra materialne, ale właśnie coś więcej, bo nie chodzi tylko o to, żeby życie było możliwe, ale żeby było piękne, by było złożone z pięknych uczynków. Innymi słowy, polityka staje się nauką etyczną, tak? Jest jakby etyką w wymiarze wspólnotowym, ale ten wymiar wspólnotowy powoduje, że nauka związana z polityką jako nauka jest po prostu czymś doskonalszym. Dlaczego doskonalszym? A dlatego doskonalszym, bo nie tylko w wymiarze dopiero wspólnotowym człowiek osiąga jakby pełnię swoich możliwości i dopiero tam realizuje się w pełni jako człowiek, ale także dlatego, że sama ta struktura państwa, samo jej dobro, które wiąże się z organizacją państwa, jest czymś, jakby co stanowi cel wszystkich pomniejszych wspólnot. Czyli państwo jest jako takie nie tylko sumą jednostek i nie tylko dobro państwa będzie polegało na sumie dóbr poszczególnych jednostek, obywateli, ale będzie jeszcze dobro jakby takie związane właśnie z tą wspólnotą, z tym, że jest państwo pewną wspólnotą i tą wspólnotą wyjątkową, jakby dopełniającą wszystkie inne wcześniejsze, mniejsze wspólnoty, począwszy od rodziny, poprzez jakiś tam ród, wioskę, gminę i tak dalej. A więc tu jakby dwa takie wymiary się spotykają. I teraz właściwie warto tutaj przeczytam. W Księdze VII Polityce Arystoteles, niestety tego Tomasz tutaj właśnie już nie zdążył tego skomentować, więc tutaj Arystoteles zastanawia się nad urządzeniem najlepszego państwa. Właśnie tutaj przeprowadza tą taką, pokazuje nam głęboką analogię pomiędzy życiem szczęśliwym obywateli i życiem, które polega na cnocie, i życiem państwa. Najpierw znowu przypomina nam to wszystko, co już wiemy z pism etycznych, że dobro dla jednostki polega właśnie na cnocie. Tutaj tylko kilka zdań przeczytam, bo zasadniczo już wiemy, o co chodzi. Jeśli bowiem chodzi o cnotę, to ludzie uważają, że wystarczy, gdy ją w jakiejkolwiek mierze posiadają, a natomiast bogactwo i pieniądze, potęgę, sławę i wszelkie rzeczy tego rodzaju w nieskończoność pragną pomnażać. Ale my powiemy takim ludziom, że z łatwością mogą się w tym względzie upewnić w drodze doświadczenia, stwierdzając naocznie, że cnoty nabywa się i zachowuje nie dzięki dobrom zewnętrznym, ale przeciwnie, te ostatnie dzięki pierwszym, jak również, że szczęśliwe życie, bez względu na to, czy ludzie widzą je w używaniu, czy w cnocie, czy też w jednym i drugim, spotyka się częściej u tych, których zdobią wybitne zalety serca i umysłu, a którzy miernie są wyposażeni w dobra zewnętrzne, aniżeli u tych, którzy tych ostatnich posiadają więcej niż li potrzeba, a natomiast wykazują braki co do pierwszych.
Zewnętrzne dobra, będąc niejako narzędziem, mają bowiem swój kres, a wszystko, co służy jedynie do jakiegoś użytku, należy do rzeczy, których nadmiar z konieczności albo szkodzi posiadającym, albo żadnej nie przynosi korzyści. Natomiast wszelkie dobra duchowe, im więcej się wzmagają, tym więcej są pożyteczne, jeśli tu mówić należy nie tylko pięknie, ale i o użyteczności. Więc okazuje się, że znowu jasną jest właściwie rzeczą, że dobra duchowe są wyższe, że cnota jest tym najwyższym dobrem. Tutaj nie są te cnoty tak dokładnie jeszcze wyliczone, o jakie cnoty chodzi, ale też właśnie ważne jest to, że najlepszym życiem zarówno dla każdego człowieka z osobna, jak i dla państwa jako wspólnoty jest życie cnotliwe, przy czym cnota o tyle jest wyposażona w środki zewnętrzne, że może się w dobrych uczynkach przejawiać. I w drugim rozdziale Arystoteles zastanawia się właśnie nad tym, czy to faktycznie może być jakby to, o czym żeśmy mówili, na poziomie jednostki, konkretnego obywatela, czy może się to przenieść na poziom państwa, i daje odpowiedź pozytywną. Szczęście, właśnie, pozostaje nam odpowiedzieć na pytanie, czy szczęście każdego człowieka i szczęście państwa należy uznać za to samo, czy też nie. Nie może tu jednak być wątpliwości, bo wszyscy chyba zgodzą się na to, że to jest to samo. Jeśli zaś ktoś szanuje jednostkę ze względu na cnotę, ten powie również, że i państwo tym jest szczęśliwsze, im lepsze. Innymi słowy, szczęśliwe państwo, dobre państwo, to jest takie państwo, które złożone jest z szczęśliwych, to znaczy z cnotliwych obywateli. Nie ulega tedy wątpliwości, że najlepszym ustrojem jest z konieczności taki, w którego ramach każdy bez wyjątku najlepiej się czuje i szczęśliwie żyje. Tutaj natomiast właśnie pojawia się ta kwestia, bo z jednej strony Arystoteles wtedy w wymiarze tym indywidualnym, kiedy szukał tego największego dobra, przedstawiał nam ideał filozofa jako ten zasadniczy. Więc tutaj pisze tak. Powstaje jednak spór, czy pożądane jest życie polityczne i czynne, czy też raczej życie odgrodzone od wszelkich spraw zewnętrznych, jakby rozmyślano nią poświęcone, które niektórzy mienią jedynie godnym filozofa. Te dwa sposoby życia, jak się okazuje, najgorliwsi miłośnicy cnoty wybierali zarówno w przeszłości, jak i wybierają obecnie. Te dwa kierunki, o których mówię, to życie męża stanu i filozofa. A więc okazuje się, że właściwie to są takie dwa ideały ludzkiego życia. Z jednej strony filozof, z drugiej strony mąż stanu. Czyli to pokazuje nam, że właściwie te dwie nauki są w wymiarze teoretycznym najważniejsze. I tak faktycznie jest. Wiemy, pamiętamy, że Arystoteles podzielił nauki na trzy takie kategorie. Nauki teoretyczne, które dążyły właśnie do kontemplacji prawdy dla niej samej, poznawania prawdy dla niej samej. Były nauki praktyczne, które polegają na poznawaniu prawdy, ale takiej, która ma służyć działaniu. I są też nauki poetyczne, nauki wytwórcze, które służą temu, aby wytwarzać pewne rzeczy. Tak? I spośród nauk spekulatywnych najdoskonalszą jest metafizyka, ponieważ daje ona same podstawę do rozumienia rzeczywistości, daje ona nam najgłębsze zrozumienie świata, a jednocześnie wznosi nas ku tym najwyższym prawdom, ku pierwszemu poruszycielowi całej rzeczywistości. A natomiast jeśli chodzi o nauki praktyczne, właśnie polityka jest nauką najdoskonalszą, właśnie z racji tego, że zajmuje się dobrem wspólnym, które jest czymś więcej niż tylko dobro indywidualne. Dlatego te dwie nauki są najwyższe, tak, pośród wszystkich właściwie. I tym samym życie męża stanu i życie filozofa to są dwa najdoskonalsze sposoby życia. Zobaczmy, że to jest jakieś odniesienie do, czy właśnie odkrycie tego, co też znamy z Ewangelii. Tak? Są te dwa ideały Marty i Marii. To mniej więcej trochę w takim, można tutaj uznać właśnie na takim poziomie, powiedzmy, filozoficznym, naukowym, że chodzi o z jednej strony męża stanu, z drugiej strony chodzi o filozofa. Ale z drugiej strony okazuje się, że jednak na tym się zresztą tematem bardzo nie zatrzymuje Arystoteles, ale wynika z kontekstu, wynika z tutaj tych rozdziałów, które następują zaraz później, że jednak uznaje Arystoteles życie filozofa, życie tego, który zajmuje się sprawami takimi właśnie boskimi, zajmuje się rozmyślaniem
dotyczącym tych spraw najbardziej teoretycznych, najtrudniejszych, jest to jednak coś tak rzadkiego, tak rzadko występującego, tak trudnego, że jakby nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia dla wspólnoty, na poziomie jakby państwowym nie istnieje to jako taki najdoskonalszy sposób realizacji dobra. Jest tam po prostu jakimś dobrem, które istnieje w państwie, ale po prostu nie ma tego jako... Nie ma takiego ideału kontemplatyka, filozofa, jako tego, który by tutaj jakby dyktował charakter państwa jako takiego, tak? Właściwie dobro państwa, chociaż sobie skupia dobro indywidualne i chociaż też stanowi jeszcze jakiś naddatek, jeszcze coś więcej. No bo chodzi o to, że dobro całości to nie jest tylko dobro poszczególnych elementów, jest jeszcze pewien dodatkowy element. Ale właściwie tego ideału kontemplatyka tutaj w państwie Arystotelesa właściwie tak nie widać. Natomiast to, co jest bardzo interesujące, to, że jest tutaj bardzo wyraźnie w koncepcji dobra wspólnego widoczna pewna harmonia pomiędzy jednostką, obywatelem, i pomiędzy całością. To jest właśnie coś takiego, co zostanie oczywiście przez świętego Tomasza przyjęte, ale też trzeba przyznać, że się bardzo pozytywnie jakoś odznacza na tle innych możliwych rozwiązań. Bo jakie są, jeśli chodzi właśnie o tą kwestię relacji państwa i jednostki, jakie są możliwe rozwiązania? Otóż z jednej strony może być tak, że państwo jakoś pochłania jednostkę, że właściwie dobro państwa jest tym dobrem, któremu całkowicie jednostka jest podporządkowana, także właściwie te jednostki przestają, obywatele przestają być faktycznie ważni, stają się jakimś narzędziem tylko dla samego państwa, tak? Że zostają jakby pochłonięci przez dobro wspólne. Dobro indywidualne, dobro obywatela staje się czymś zupełnie jakby takim, no, można powiedzieć, podporządkowanym całkowicie dobru wspólnemu. Rozumianemu jako, nie jako posiadane przez jednostki, tylko jako coś takiego jakby zewnętrznego w stosunku do obywateli. Tutaj to bardzo dobrze autor tej myśli politycznej świętego Tomasza wyraził. W odróżnieniu od Platona to nie społeczność jako taka przynosi szczęście swoim członkom, ale przynależenie do społeczności jest składnikiem szczęścia każdego, kto do niej przynależy. Nie ma szczęścia ściśle indywidualnego. Ujmując to inaczej, osobiste szczęście jest realizacją wymiaru wspólnotowego osoby. Czyli u Arystotelesa wygląda to tak, że właściwie po prostu obywatel z tego, że jest obywatelem państwa, odnosi pewne korzyści, ale też właśnie Arystoteles trzyma się z daleka od drugiej przesady, drugiej skrajności, typowej dla czasów nowożytnych, gdzie my o tym kiedyś mówili, o nominalizmie, gdzie mówili o tym, co nominalizm zrobił, jeśli chodzi o relacje między jednostką a wspólnotą. Tutaj jest zupełnie inne podejście, bo właśnie to nowożytne polega na tym, że obywatel jest kimś, kto korzysta z państwa, odnosi pewną korzyść. Państwo jest potrzebne do tego, żeby obywatel coś z niego wziął i właściwie na tym się rola państwa kończy. Tak? Właściwie można powiedzieć, że tutaj jest to tak wyrażone. Dla wielu zaś, którzy przyszli po Arystotelesie, szczęście rozumiane jest jedynie indywidualnie, a porządek wspólnotowy jest po prostu warunkiem jego osiągnięcia. Arystoteles ze swej strony, odrzucając te dwie koncepcje jako w równym stopniu błędne, ma pełniejszą wizję symbiozy tego, co jednostkowe i tego, co wspólnotowe, części i całości jako niezmieszanych, nieoddzielonych od siebie. Innymi słowy, dobro państwa jest dobrem każdej jego części, dobrem wspólnym wszystkich. Czyli tutaj chodzi po prostu o to, że z jednej strony faktycznie dzięki państwu człowiek, obywatel, uzyskuje pewne dobra, których nigdy by nie uzyskał, ale z drugiej strony zostaje ukonstytuowane coś, właśnie ta wspólnota, która sama w sobie jest pewnym dobrem, które jest posiadane jakby wspólnotowo. Tak? Czyli jest jakby jest coś, co staje się dobrem posiadanym przez wszystkich. Nie jest tylko tak, że to dobro indywidualne zostaje powiększone wskutek istnienia państwa, tak jako pewna jakaś, taka, tak jak w jakimś
interesie, po prostu jakiś zysk wypracowany, który można do domu zanieść, ale dzięki temu, że to państwo istnieje, cały czas jakieś wspólne dobro po prostu trwa i w tym uczestniczą ludzie, tak? Czyli chodzi tutaj o to, że jest jakby taki wspólnotowy wymiar indywidualnego szczęścia, czyli jakby w przeżywaniu i w cieszeniu się szczęściem jest jakiś wymiar wspólnotowy. Coś, co wykracza poza jakąś jedną jednostkę, poza jakiegoś obywatela. Nie możemy zatem oddzielić u Arystotelesa dobra całości od dobra części. Dobro wspólne wszystkich jest dobrem każdego z osobna. Państwo jako całość nie może być szczęśliwe, to jest akurat cytat z Arystotelesa, państwo jako całość nie może być szczęśliwe, gdyż szczęścia nie będą odczuwać wszystkie jego części, czy też ich większość, albo i pewne tylko jego człony. Tak to mniej więcej wygląda. Cała jego filozofia praktyczna, tu mowa o Arystotelesie, jest badaniem etycznym, poszukiwaniem mądrości działania dla każdego z osobna i dla wszystkich razem, której celem jest dobro przynoszące szczęście. To badanie wymaga uchwycenia tego szczęścia najpierw w jego indywidualnym wymiarze, a następnie, gdy ten został już określony w aspekcie zbiorowym, ponieważ właściwa koncepcja szczęścia domaga się uwzględnienia tych dwóch wymiarów. Tylko pamiętajmy o tym, że właśnie w tym wymiarze indywidualnym na pierwszym miejscu jest ta dobro kontemplacji. Tutaj w tym wymiarze wspólnotowym ono jakoś zostaje trochę zapomniane. Istnieje więc porządek analizy oraz porządek działania. To, co jednostkowe, jest pierwsze, ale by ująć rzecz wyczerpująco, trzeba pójść dalej, aż do tego, co wspólnotowe. Dla Arystotelesa spełnieniem porządku praktycznego jest porządek wspólnotowy. Nie tak, że wchłania to, co jednostkowe, jak u Platona, ale przynosi porządkowi praktycznemu pełnię, której nie może sam z siebie osiągnąć. Arystoteles pomaga nam zrozumieć, że nawet jeśli nie ma niczego bardziej jednostkowego niż szczęście, to jednak nie możemy być szczęśliwi sami i że nigdy nie będziemy tak bardzo szczęśliwi, jak wtedy, kiedy będziemy szczęśliwi wszyscy razem. Celem życia politycznego jest szczęście przeżywane wspólnotowo. To jest bardzo ciekawe, bo też koresponduje z nauką Arystotelesa o przyjaźni. Pamiętamy, że to też był jeden z warunków bycia szczęśliwym. Tak? Przyjaźń. I przyjaźń jest właściwie kluczem do zrozumienia refleksji Arystotelesa właśnie w tym wymiarze wspólnotowym, bo państwo też jest właściwie oparte na przyjaźni, bo klasy, które występują, warstwy społeczne występujące w państwie, takim właśnie dobrym, sprawiedliwym państwie, szczęśliwym państwie, też są połączone więziami przyjaźni i oczywiście ludzie w ramach rodzin czy w ramach tych mniejszych jakichś wspólnot też mają być powiązani więziami przyjaźni, inaczej nie będzie pokoju, inaczej nie będzie szczęścia. Bo szczęście państwa domaga się szczęścia poszczególnych elementów. To jest właśnie takie bardzo wzniosłe rozumienie państwa i jego szczęścia. Tak? To dobro wspólne domaga się tego, by poszczególne elementy tego państwa, obywatele i te wszystkie mniejsze jakieś wspólnoty wchodzące w skład tego większego organizmu, żeby one też były szczęśliwe, żeby one tego dobra też doświadczały. I teraz, żeby jeszcze tak nie być gołosłownym, bo tutaj mówiliśmy o tym, że u Platona no to właśnie wygląda trochę inaczej, że tam mamy do czynienia z pewnego rodzaju takim wchłonięciem jednostki, wchłonięciem obywatela przez państwo, żeby pokazać, że tak faktycznie jest, to sięgniemy do Księgi Drugiej Polityki, gdzie Arystoteles zajmuje się krytyką teorii autorstwa Platona wyłożonych w traktacie Państwo. Tam była taka idealna wizja państwa, które jest no, dla nas szczególnie, powiedzmy, takie no, symptomatyczna jest ta wizja, ponieważ w jakiejś mierze przypomina systemy totalitarne, systemy komunistyczne. Przypomnijmy, że w państwie Platona społeczeństwo jest podzielone na trzy warstwy, trzy takie klasy, przy czym dwie najwyższe, to znaczy klasa filozofów rządzących i klasa wojowników, strażników, żyją w systemie, w którym panuje wspólnota kobiet i wspólnota majątkowa. Tak? W takim systemie, powiedzmy, komunistycznym. Natomiast własność prywatna i życie rodzinne jest tylko i wyłącznie zarezerwowane dla warstwy pracującej, dla chłopów i dla rzemieślników. Rolnicy, rzemieślnicy jedynie są tymi, którzy mogą coś posiadać i którzy też no, posiadają rodziny po prostu. Natomiast wspólnota kobiet i wspólnota dóbr to są cechy tych warstw rządzących czy kierujących.
I oczywiście Arystoteles będzie tutaj w porównaniu z Platonem będzie podchodził inaczej do zagadnienia, dlatego że nie tylko jest on świetnym metafizykiem, że wykorzystuje te najważniejsze metafizyczne osiągnięcia do tego, żeby poprowadzić refleksję dotyczącą państwa, a widzimy, że polityka jako taka jest nauką bardzo wysoko stojącą w hierarchii, że jest nauką właśnie taką architektoniczną, to znaczy kierowniczą dla nauk praktycznych, że ona jest właśnie tą, która będzie wszystkimi rządziła, takimi naukami jak retoryka na przykład, czy sztuka prowadzenia wojny, też pewna nauka praktyczna, tak? Czy pewne te nauki związane z ekonomią na przykład, to wszystko będzie jakoś podporządkowane polityce, ale z kolei będzie też oparta polityka na tych zrębach metafizycznych, dzięki czemu jest rzeczywiście bardzo, te wszystkie rozważania są bardzo logiczne, ale z drugiej strony Arystoteles, jak już wiemy, jest z gruntu po prostu realistą, jest po prostu człowiekiem, który zwraca uwagę na świat realny. I nie tylko opiera się w refleksji dotyczącej ustrojów politycznych na teorii, ale również sięga po materiał rzeczowy. Sięga po prostu po konkretne konstytucje, konkretne jakby przykłady, które w historii były realizowane. 158 konstytucji różnych takich konstytucji, to znaczy pewnych ustrojów, to znaczy pewnych zestawów praw państwowych zebrał Arystoteles i jego uczniowie, zanim zaczął zajmować się tymi zagadnieniami. A więc jest to refleksja oparta na solidnym materiale rzeczowym. Jest to ważne dlatego, że dobrze wiemy, że jeśli chodzi o państwo, to no właśnie tutaj nawiązując do tych pojęć Arystotelesa, z jednej strony musimy uwzględniać czynnik formalny, czyli ten związany z tym kształtem, ustrojem państwowym, ale musimy także brać pod uwagę naturę ludzi, którzy będą państwo tworzyli, którzy będą jego obywatelami. I zrozumiałe jest rzeczowe, doświadczenia historyczne zawsze na to wskazują, że jeśli się próbuje wprowadzić własność, czy to materialną, czy własność kobiet taką wspólną, wówczas skutki są opłakane. I Arystoteles dobrze o tym będzie wiedział, również w tym wymiarze teoretycznym, a my wiemy dobrze akurat w wymiarze praktycznym. Jeśli chodzi o to, my lepiej wiemy od strony praktycznej, do czego prowadzą takie pomysły, ale też i on od strony teoretycznej będzie pokazywał, że taki system po prostu nie może dobrze działać. A skąd w ogóle się taki pomysł Platonowi wziął? Skąd w ogóle taka tendencja, żeby uwspólniać kobiety, uwspólniać własność prywatną? I tutaj w Księdze II Arystoteles będzie pisał w ten sposób. Po pierwsze pisze, że tutaj w drugim punkcie musimy najpierw zacząć od tego, co z natury rzeczy stanowi punkt wyjścia tego badania. Trzeba mianowicie przyjąć trzy ewentualności. A więc albo wszystko jest wspólne dla wszystkich obywateli, albo nic, albo też tylko pewne rzeczy są wspólne, a pewne nie. Żeby nie było między nimi nic wspólnego, to oczywiście jest rzeczą niemożliwą. Państwo bowiem jest pewną wspólnotą, do której istoty należy z konieczności przede wszystkim wspólność miejsca. Pewna jednostka terytorialna jest bowiem warunkiem jedności państwowej, a obywatele są członkami wspólnoty jednego i tego samego państwa. Wyłania się natomiast pytanie, czy dla państwa, które ma być dobrze urządzone, lepiej jest, aby w nim wszystko było wspólne, czy też lepiej, by pewne rzeczy były wspólne, a pewne nie. Obywatele przecież mogą mieć wspólne i dzieci, i żony, i posiadłości, jak to jest w państwie Platona. Mówi tam bowiem Sokrates, który wyraża poglądy Platona, że dzieci, kobiety i majątki powinny wspólną stanowić własność. I tutaj zauważa, że Arystoteles najpierw, zanim jeszcze zacznie pokazywać, że same środki dążące do tego celu przyjętego przez Platona, same te środki są niewłaściwe, to jednak i sam ten cel jest niewłaściwy, bo pisze tak. Jasną przecież jest rzeczą, że państwo postępujące i rozwijające się ku coraz ściślejszej jedności przestaje w ogóle być państwem. Bo tutaj Platon przyjął za cel, jakby utożsamił dobro państwa z jego jednością. Skoro państwo jest jednością, w takim razie im większa jedność, tym państwo będzie rzekomo lepsze, będzie bardziej skupione na dobru wspólnym. Tak? Bo wtedy, kiedy dobro wspólne staje się tym zasadniczym, kiedy nie mają żadnego
takiego prawdziwie prywatnego dobra, to wówczas będą dbali obywatele takiego państwa rzekomo bardziej o to dobro wspólne. Tak? I w ten sposób jakby jedność ma być warunkiem dobra państwa, jakby szczęśliwości tego państwa. Arystoteles jednak pisze, że państwo bowiem z natury jest pewną wielością, jeśli więc rozwijać się będzie ku coraz większej jedności, to z państwa powstanie rodzina, a z rodziny zaś jednostka. Chodzi o to, że państwo z definicji jest pewną wielością, to znaczy ono właśnie dlatego może funkcjonować, ponieważ jest wielością, ponieważ znajdują się w nim różne warstwy społeczne, zajmujące się różnymi zadaniami, posiadające różne właściwości, ludzie, którzy posiadają różne talenty i zdolności itd. A takie myślenie o państwie jako pewnej jedności by prowadziło w konsekwencji, gdyby je doprowadzić do ostateczności, po prostu do zniszczenia państwa, bo w ten sposób państwo nie mogłoby funkcjonować, gdyby wszyscy byli tacy sami. W każdym razie takie państwo by nie było efektywne. Państwo składa się jednak nie tylko z większej liczby osób, ale i z różnych, z osób różnorodnych, bo z osób zupełnie jednakich państwo powstać nie może. Części składowe, z których ma powstać całość, muszą być różnego rodzaju. Nawet między wolnymi i równymi musi istnieć ta wzajemność czy kolejność świadczeń, bo nie mogą wszyscy równocześnie władać, lecz musi się dokonywać wymiana. A więc okazuje się, że państwo, żeby było skuteczne, żeby faktycznie było państwem, żeby było wystarczalne, samowystarczalne, to jest ideał Arystotelesa, państwo, które samo sobie wystarcza, wszystkie dobra potrzebne obywatelom wytwarzane są na miejscu. Otóż takie państwo wymaga właśnie różnorodności, więc jakby całkowita jedność nie może być absolutnie utożsamiona z jakością tego państwa, z jego dobrem, a więc też i ze szczęściem. To jest cel, który jest wobec tego fałszywy, ale także i środki są fałszywe. Więc tutaj jeszcze podsumowuje Arystoteles. Widoczne jest więc z tego, że państwo bynajmniej nie przedstawia z natury takiej jedności, jak to twierdzą niektórzy, i że to, co się podaje jako najwyższe dobro w państwach, właściwie je niweczy. A przecież to, co w jakiejś rzeczy jest dobre, winno ją podtrzymywać. I teraz okazuje się, że właśnie nawet i te środki są niewłaściwe. Dlaczego? Dlatego, że wspólnota kobiet i wspólnota rzeczy, majątku, ona po pierwsze, właśnie jakby rozważmy to w kontekście tych dóbr, które są dobrami potrzebnymi do tego, żeby człowiek był szczęśliwy, i wobec tego są też i w konsekwencji dobrami, które są potrzebne do tego, aby państwo było dobre, żeby państwo spełniało swoją rolę, swoje zadanie. A tym zadaniem, jak wiemy, jest nie tylko to, żeby ludzie mogli żyć, a więc dobra materialne, ale żeby mogli żyć pięknie, żeby mogli żyć cnotliwie. Czyli z jednej strony chodzi o to, żeby państwo było efektywne w dostarczaniu, w zapewnianiu swoim obywatelom owych dóbr materialnych. Z drugiej jednak strony chodzi o to, żeby państwo było tym takim ośrodkiem, w którym będzie można praktykować cnotę, którym cnota będzie po prostu wytwarzana. To znaczy po prostu musi być środowiskiem właściwym do tego, aby cnota była wytwarzana przez obywateli, żeby była posiadana przez obywateli. I okazuje się, że nie tylko efektywność takiego systemu, w którym jest własność wspólna czy wspólne rodziny, jest oczywiście mniejsza. Dlaczego? No, Arystoteles dokładnie tutaj w tych tekstach pokazuje, że oczywiście z jednej strony różne wypaczenia się tworzą, ale jest to też bardzo nieefektywne, a to dlatego, że ludzie przede wszystkim dbają. Tym motywem napędzającym ludzi jest ich własność prywatna, a także miłość do najbliższych. Jeżeli natomiast pozbawi się ich tych elementów, wobec tego motywacja do działania staje się mniejsza, więc takie państwo jest mniej efektywne, ale również jest, i to jest bardzo ciekawe, takie państwo jest również właśnie niedobrym miejscem do tego, żeby trudno jest tam praktykować cnotę. Tutaj najpierw jeszcze ten fragment mówiący o własności. To, co jest wspólną własnością bardzo wielu, jest najmniej otoczone staraniem. Ludzie bowiem zwykli troszczyć się przede wszystkim o swoją własność. Mniej zaś o wspólną lub też o tyle tylko, o ile dotyczy ona któregoś z nich. Prócz innych względów gra tu rolę i ta okoliczność, że zaniedbanie przychodzi im łatwiej, gdy mogą przypuścić, że inni o daną rzecz się troszczą. Podobnie jak nieraz przy posługach domowych, liczniejsza służba gorzej obsługuje niż mniej liczna.
To jest rzecz oczywista dla nas wzbogaconych o te liczne doświadczenia historyczne budowy systemów totalitarnych. To jest jasną rzeczą, że własność prywatna jest czymś, co bardzo sprzyja właśnie jakby efektywności ekonomicznej. To jest jasne. Ale okazuje się, że to jest właśnie nie wszystko. Dlatego, że właśnie tu jest jeszcze ta miłość, która również jest trudniejsza w sytuacji, kiedy jest wspólnota kobiet i dzieci. Otóż ci, którzy dążą do nadmiernej jedności państwa, tracą to wszystko, a nadto w sposób oczywisty uniemożliwiają uprawianie dwóch cnót. Powściągliwości w stosunku do kobiet, a przecież piękną jest rzeczą wyrzec się cudzej żony dla skromności, tudzież hojności w rozporządzaniu majątkiem. Nawet bowiem ujawnić się to nie będzie mogło, czy ktoś jest szczodrobliwy, ani też nie dojdzie do żadnego w ogóle aktu szczodrobliwości, skoro uprawianie tej cnoty polega na odpowiednim użytkowaniu majątku. I znowu możemy bardzo wiele doświadczeń pokazać. Dla nas jest to rzecz jasna, że faktycznie tak jest. Kiedy obywatelom zabiera się w podatkach duży procent tego, co wytwarzają, nie są oni zbyt skorzy do tego, żeby się dzielić tym, co im zostało. Jest nawet taki dowcip, że państwo chce tylko naszego dobra, a my mamy go już tak mało. Prawda? To jest właśnie to. Kiedy ma się mało dobra, wtedy człowiek nie jest skory do tego, żeby praktykować cnotę. Za przyczynę błędnego poglądu Sokratesa trzeba uważać fałszywe założenia, z którego wychodzi. Czyli tak naprawdę Platona. Tak? Niewątpliwie i rodzina, i państwo winny stanowić jedność, lecz przecież nie bezwzględną. Jeśli bowiem państwo pójdzie za daleko w kierunku jedności, to może przestać istnieć, albo też będzie wprawdzie istnieć, ale będąc blisko tego stanu, w którym przestaje być państwem, będzie gorszym państwem. Jest to tak, jakby ktoś symfonię przekształcił na monotonię, a rytm zamienił w takt pojedynczy. Drugi raz pisze o tym Arystoteles, teraz do muzyki robiąc pewne nawiązanie, że to jest tak, jakby właśnie w takt pojedynczy albo w monotonii zamienić muzykę. Więc państwo musi się opierać na pewnej różnorodności, z tym, że elementy muszą być harmonijnie powiązane w żaden sposób, natomiast państwo nie powinno dążyć do takiej właśnie monotonii. I zobaczcie, moi drodzy, że tak naprawdę to ideał państwa Platona to jest w dzisiejszym świecie, no jest takie jedno państwo, pewnie jeszcze dużo więcej. Myślę, że Korea Północna jest najbliżej tego ideału państwa Platona, tak? Także, ale to właściwie można powiedzieć, że cały świat zmierza jakimiś tam krokami drobnymi może, ale jednak systematycznie do tego systemu, w którym to zostało zapowiedziane, że będziemy nic nie mieli i będziemy rzekomo szczęśliwi, prawda? Że, no a jeśli chodzi o wspólnotę rodzin, no to przecież to zepsucie obyczajów, odchodzenie takie praktyczne od monogamii w kierunku jakichś rodzin takich patchworkowych tak zwanych, tak? Czy jakiś taki, no to jest przecież dokładnie coś jakoś podobnego do tego systemu idealnego państwa Platona. Widać, że idziemy właśnie dokładnie w tym kierunku. I to na każdym poziomie, jeśli na to właściwie jakoś poświęcić więcej czasu, tym więcej widać obszarów, w którym te założenia stają się prawdziwe. Bo też i w państwie Platona jest zasadniczo, powiedzmy, taki no, feminizm do pewnego stopnia. To znaczy niewiasty są tam wychowywane według tego samego wzorca, co chłopcy. I mają tak samo jak chłopcy pełnić służbę wojskową. Tak? No to też jest ideał właśnie Korei Północnej, ideał tych coraz bardziej postępowych państw, właściwie wszystkich na świecie, że coraz większy procent w służbach, w siłach zbrojnych pełnią, czy stanowią niewiasty. Tak? Coraz bardziej są żołnierki rozpowszechnione. To jest właśnie dokładnie to. No i tutaj dalej jeszcze pokazuje Arystoteles, że dokładnie ten system, który sobie Platon wymyślił, jest właśnie najgorszym z możliwych, bo on zostawia własność prywatną i rodziny, powiem, rzemieślnikom, rolnikom, czyli tej warstwie najniższej, która w ten sposób staje się najbogatszą i jakby w najlepszej sytuacji stojącą, bo posiadają własność i bardzo trudno będzie rządzić takimi ludźmi, którzy mają coś własnego tym, którzy nic nie mają. Tak? Więc jest to jakby system zupełnie absurdalny. Tutaj pisze o tym. Ponadto rolników czyni panami własności, jeżeli złożą pewną daninę, a przecież prawdopodobnie będą oni o wiele bardziej trudni i butni, aniżeli gdzie indziej heloci, penestowie i niewolnicy. Tak więc jest to jakby system pod każdym względem zupełnie wadliwy. Odbiera się ponadto strażnikom szczęście osobiste, a równocześnie twierdzi, że prawodawca powinien zapewnić szczęście całemu państwu. A przecież państwo jako całość nie może być szczęśliwe, gdy szczęścia nie będą odczuwać wszystkie jego części, czy też ich większość, albo i pewne tylko jego człony.
To sobie dobrze zapamiętajmy, że państwo nie może być szczęśliwe, gdy szczęścia nie będą odczuwać wszystkie jego części, czy też ich większość, albo i pewne tylko jego członek. Bo zobaczmy, że to bardzo przypomina myślenie o Kościele w listach świętego Pawła, prawda? Że członki poszczególne, jeśli są chore, to w ten sposób całe ciało jest chore, tak? Że trochę jest podobna myśl. Państwo, dobre państwo dba o wszystkich wobec tego, bo inaczej samo nie jest dobre i szczęśliwe, jeśli właśnie jakieś człony tego państwa, jakieś grupy społeczne są nieszczęśliwe. Więc nie chodzi o to, żeby zdobyć nad kimś kontrolę, przewagę i w ten sposób kogoś jakoś wykorzystywać. Takie państwo nie będzie nigdy dobrym. Tak mniej więcej wygląda ta krytyka i widzimy, że jest bardzo ciekawa różnica pomiędzy koncepcją Platona i Arystotelesa. Tą pierwszą możemy właściwie nazwać totalitarną. Tak? Ona przynajmniej z zalążku taka jest, tak? Gdyby ją faktycznie wprowadzić. Bo wiadomo, ona została przedstawiona przez Platona jako pewnego rodzaju teoria. Choć z drugiej strony widzimy, że ta teoria faktycznie się w historii wiele razy jakoś stawała praktyką. Natomiast koncepcję Arystotelesa można nazwać, tak to nawet autor czyni, książki dotyczącej myśli politycznej Tomasza Zakwinu, mówi, że jest ona koncepcją, może być nazwana koncepcją totalną. To znaczy państwo jest wszak tutaj i dobro państwa jest dobrem dużo ważniejszym niż dobro obywateli, niż dobro konkretnych ludzi. Tak? Dobro całości jest większe od dobra części. Jest to zresztą myśl, która u świętego Tomasza bardzo często się będzie pojawiała, jak zobaczymy. Natomiast mimo tego, że dobro wspólne jest ważniejsze od dobra poszczególnych obywateli, od dobra części, dobro całości jest jako takie zawsze czymś większym. I jest właśnie więcej niż tylko sumą dóbr pojedynczych, tak? Bo jest jeszcze ten element jakby związany z ich wspólnotą, tak? Ten wspólnotowy wymiar indywidualnego szczęścia to jest coś też niesamowicie ważnego, bo to się wiąże właśnie z przyjaźnią i to się też będzie u świętego Tomasza jakby rozwinie się w jakby jeszcze nowy poziom. Tak jak już mówiłem, święty Tomasz refleksję Arystotelesa jakby uczyni jeszcze wznioślejszą i jakby pewne niedopowiedzenia, pewne jakieś takie braki zostaną wypełnione. To, czego tutaj bardzo też brakuje, to jest właśnie ta rola tych, którzy kontemplują, którzy posiadają to jakby największe dobro, ale jakby ono ma taki wymiar bardzo indywidualny. Brakuje tutaj czegoś więcej. Nie ma się co dziwić, bo żeby wtłoczyć jakby w strukturę taką wspólnotową dobro tych, którzy kontemplują, to już właściwie to jest niemożliwe bez objawienia chrześcijańskiego, bez koncepcji szczęścia wiecznego w niebie, bo to mniej więcej na tym polega. Przecież w niebie jest życie wspólnotowe, a jednak polega ono właśnie na kontemplacji Boga, tak? Ale takiej kontemplacji wspólnej, bo tam święci posiadają Boga wspólnie. To życie w niebie w katolicyzmie jest życiem właśnie wspólnotowym dużo bardziej niż my o tym często myślimy, bo skupieni jesteśmy tutaj na ziemi na osiąganiu własnego zbawienia, na tym, żeby samemu dojść do nieba, ale właśnie życie w niebie, tam jakby przyjaźń jest dużo większa niż tutaj na ziemi jakby ją realizujemy, tak? Nie tylko dlatego, że tam zbawieni mają po prostu doskonałe charaktery, nie mając tych wszystkich przywar, ale mają też i więcej, tak można powiedzieć, więcej czasu, znaczy nie są ograniczeni tym wszystkim, czym my jesteśmy tutaj ograniczeni. No i właśnie Bóg jest tym wspólnym dobrem, które kontemplują, którym się zajmują cały czas, więc właściwie ta myśl Arystotelesa znajduje takie swoje, jak potem zobaczymy, takie swoje całkowite jakby wypełnienie, udoskonalenie właśnie w refleksji świętego Tomasza. I to także to możemy zobaczyć. Jakieś pytania może teraz? Czy ja dobrze zrozumiałam, że dobro całości, wielości, większości jest ważniejsze niż dobro jednostki? Tak, całości, dobro całości jest większe, tak. Tak, jest większe. Oczywiście, że jest większe, no, dlatego że części istnieją dla całości. Oczywiście trochę inaczej to będzie wyglądało w przypadku jakiegoś organizmu, gdzie jakieś części są jakby podporządkowane w taki sposób całkowity. To znaczy inaczej to będzie wyglądało w państwie, które składa się z osób, z jakichś obywateli, tak? A inaczej będzie wyglądało to na przykład właśnie w jakimś organizmie zwierzęcym czy roślinnym, gdzie części są całości właśnie jakoś podporządkowane w sposób dużo większy. Ale ogólnie zasada, że dobro całości jest ważniejsze od dobra części, jest oczywiście czymś takim bardzo podstawowym.
Bo tutaj, jeśli chodzi o myślenie o państwie, to trzeba się właśnie bardzo zawsze obawiać tego, żeby państwo nie pochłonęło. Z jednej strony, żeby państwo nie pochłonęło jednostek, z drugiej strony jednak, żeby też jakby jakaś wybujała wolność tych jednostek nie zniweczyły doskonałości tego wspólnotowego życia państwa. Tak? Trzeba to umieć wypośrodkować. Czyli można poświęcić dobro jednostki dla dobra ogółu? No to zależy. To zależy, prawda? To zależy od tego, jakiego rodzaju dobro i jaki to jest konkretny przypadek. To nie jest takie oczywiste, tak by co do takiego konkretnego przypadku musielibyśmy się ograniczyć, żeby to osądzić. Tak? Natomiast no tak faktycznie jest, bo przecież inaczej żołnierze by nie oddawali życia za ojczyznę. Prawda? Także to w każdej kulturze to faktycznie funkcjonuje. Zawsze tak jest to traktowane, tylko kwestia tego właśnie, jak w szczegółach mamy to rozumieć. To chodzi, musi być jakiś dobrowolny układ, taki, do wojska, no, chociaż nie, rzeczywiście jak jest wojna, to jest mobilizacja, to jest, nie ma tutaj... Tak, to są sprawy takie bardzo szczegółowe i też wykraczające mocno poza te zagadnienia. Tutaj widzimy, że chodzi po prostu o takie bardzo ogólne rozumienie tego, czym jest państwo. I jakiego rodzaju dobro ma ten charakter właśnie tak zasadniczy dla państwa i w ogóle co jest celem istnienia państwa. Także to jest bardzo ciekawe, że jednak tutaj państwo istnieje, w dużej mierze istnieje dla obywateli, dla tych ludzi, którzy państwo tworzą, ale samo w sobie też jest pewnym dobrem właśnie, z racji tego, że jest celem dla tych wszystkich wspólnot, które i tak wcześniej istnieją, które są nieodzowne do tego, żeby po prostu wynikają z samej biologii chociażby, takie jak na przykład rodzina, co one znajdują swoje udoskonalenie, swój cel właśnie w państwie, te wspólnoty niższego rzędu. Tak? Więc państwo jest czymś więcej niż tylko, właśnie dobro państwa jest właśnie czymś więcej niż tylko dobrem poszczególnych obywateli. Jest czymś więcej. Tak zresztą zawsze jest, że każda wspólnota to jest coś więcej niż tak jak każda całość jest czymś więcej niż tylko suma części, prawda? To jest coś, co już na poziomie takich najprostszych jakichś połączeń, jakichś struktur jest widoczne. Nawet na poziomie jakiegoś świata fizykalnego czy chemicznego, już nie mówiąc o jakichś wyższych poziomach i doskonalszych jakichś zjednoczeniach, to jest właśnie co do zasady zawsze prawdziwe, że całość jest czymś więcej niż tylko sumą części, bo jest jeszcze coś, co je łączy ze sobą. I to jest tutaj też widoczne. Tak? Ale z drugiej strony właśnie jednostka mimo to nie jest pochłonięta przez państwo. To jest bardzo cenne. Także to jest coś, co rzeczywiście... Znaczy te intuicje, które się w tym znajdują, rzeczywiście są bardzo poprawne, bo święty Tomasz nie musiał tego w żaden sposób zmieniać, przystosowując to do katolickiego, do chrześcijańskiego objawienia, poza tym, że po prostu poszedł krok dalej. Ale dla Arystotelesa był ten krok nie do wykonania ze względu na brak zrozumienia tego, czym jest życie wieczne, tak? Wiedzy o tym, czym jest życie wieczne. Więc tutaj dlatego ten wymiar kontemplacyjny, który ma jednak jakby pełny taki sens, dopiero właśnie w tym wymiarze życia wiecznego zostaje gdzieś tutaj zagubiony trochę. Tak? To, co w wymiarze indywidualnym zostało przez Arystotelesa rozpracowane, to jednak wcale tak bardzo się nie przenosi na ten wymiar wspólnotowy. Tego trochę brakuje, prawda? Bo ogólnie jest pewna analogia pomiędzy dobrem, szczęściem w wymiarze indywidualnym i tym wspólnotowym. Jest genialna intuicja tego wspólnotowego wymiaru dobra indywidualnego, natomiast właśnie brakuje tej kontemplacji, brakuje czegoś więcej, brakuje jakby skierowania ku absolutowi, ku Bogu, tak powiedzmy. Tego tutaj nie ma oczywiście, no ale właśnie nie było to łatwe dla Arystotelesa. Chociaż, co ciekawe, na poziomie samej metafizyki Arystoteles wiedział, że jest jakieś dobro immanentne jakiejś całości. Tam akurat na przykładzie wojska jest w metafizyce, bodajże w 13 księdze, jest to rozpatrywane, że wojsko ma, właśnie armia ma pewne dobro immanentne, polegające na pewnym porządku tego wojska, czy to trochę tak jak państwo, ale też jest takie dobro transcendentne, które wiąże się po prostu z wodzem, dla którego ta armia walczy. Czyli tutaj w naszej analogii to państwo jest jakby czemuś więcej przyporządkowane, dąży do czegoś więcej, co jest poza nim, ale tutaj już na tym poziomie politycznym, wspólnotowym już jakby czegoś takiego zabrakło, bo to by wymagało właśnie przyjęcia jakiegoś wiecznego życia. No i to właśnie no, nie mieściło się już w systemie Arystotelesa, tak wykracza poza to. A jeszcze definicja przyjaźni, może być podobna, ale nie potrzebna. Znaczy, to tam po prostu są trzy takie warunki. Musi być wspólnota życia, musi być życzliwość obopólna
I musi być jeszcze, no i właśnie, i tutaj może być, i może być jeszcze różna podstawa tej życzliwości. I jest przyjaźń taka właśnie prawdziwa przyjaźń, tylko mniej doskonała, która jest oparta na czy korzyści, czy na przyjemności, tak? A doskonalsza, czy doskonała przyjaźń oparta jest po prostu na dążeniu do, na umiłowaniu cnoty po prostu, tak? I w ten sposób, ale zawsze są te trzy, to znaczy zawsze jest jakaś wspólnota życia, musi być obopólność, musi być, czyli wzajemność, tak? To jest drugi warunek, no i musi być jakaś życzliwość, tylko właśnie ta życzliwość, i w ten sposób są te trzy warunki, tylko życzliwość może mieć różną podstawę i najdoskonalsza jest wtedy, kiedy ktoś jest życzliwy wobec kogoś, właśnie dlatego, że ceni cnotę. W ten sposób jakby przyjaźń prowadzi do jakiegoś, ta najdoskonalsza prowadzi do takiego wykraczania poza siebie. Tak? Jest tutaj jakiś zalążek takiej miłości, powiedzmy trochę chrześcijańskiej. Tak? Można powiedzieć, że to prowadzi do koncepcji chrześcijańskiej miłości, tej nadprzyrodzonej, ale oczywiście to jest tylko taki naturalny charakter, tak? Nie ma tego nadprzyrodzonego. A jak rozumieć wspólnotę dóbr opisaną w Dziejach Apostolskich? A no to jednak ma to trochę inny charakter, dlatego że to nie był jakiś system idealny, który został przez kogoś tam wtłoczony, tylko to było coś w rodzaju, tak przecież jest i też i w zakonach, tak, że nie ma wspólnej własności, ale to jest znowu, to jest coś wyjątkowego, bo dotyczy osób, które się na to godzą, które są chętne. I oczywiście cały czas występują pewne jakieś no, negatywne elementy, które tutaj zostały przez Arystotelesa pokazane, ale i dlatego też no, taki sposób życia nie jest tym podstawowym. Tak? No, zakony są przecież tylko dla wyjątkowych ludzi. Czyli to jest model dla zakonów? No to zasadniczo tak. On się potem w historii Kościoła się jakby no, to wszystko zostało sprowadzone do życia tych, którzy żyją tak jak zakonnicy po prostu, tak? Także to jakimś... Ale zobaczmy, że różnica jest oczywiście znacząca, bo w zakonach, no właśnie, no nie ma czegoś takiego jak wspólnota, znaczy tutaj też nie ma wspólnoty kobiet, tak? Nie jest to dokładnie ten system idealny w cudzysłowie Platona, tak? Nie jest to dokładnie to samo. W ogóle ten system Platona, zobaczmy, że on ma taką jeszcze inną tendencję poza pozbawianiem ludzi tego, co jest jakoś im z natury bardzo bliskie, tak? Co jakby też powoduje jakąś nieefektywność poważną i też ciężko jest cnotę praktykować. Paradoksalnie, a przez system był tak tworzony, żeby ludzie właśnie byli cnotliwi, żeby nie było prywatne, żeby nie było skupiania się na tym, co jest ich jakimś partykularnym dobrem, ale żeby dążenie do dobra wspólnego stało się główną taką życiowym zadaniem głównym, a to w praktyce oczywiście tak nie działa. Natomiast jest jeszcze inna sprawa, mianowicie to, że taki system ma właściwie bardzo mocną tendencję, bardzo mocno jest wpisana w to tendencja do uniformizacji, do tego, żeby ludzie byli tacy sami. Tak? Wszyscy mają być tacy sami, bo inaczej ten system też nie będzie działał. On jakby polega cały czas wszystko na tym, żeby wszystko... wszystkich ludzi i wszystkie ich tam jakieś działania właśnie uniformizować, wszystko sprowadzać do jednego. To genetyka potem też pokazuje, nie? Że to się mieszają potem te wszystkie genotypy i... To pewnie też, chociaż to jest jakby coś, co i tak następuje, natomiast to jest to wszystko wymuszone i właśnie wbrew naturze, tak? Bo to, że ludzie się krzyżują między sobą, to wiadomo, że się zaczynają genetycznie do siebie upodabniać. Natomiast tutaj chodzi o to, że w sposób sztuczny próbuje się... To trochę przypomina, że znane z mitologii greckiej działanie, to się nazywa prokrustowe łoże. Tak? Że był taki tyran, tam jakiś tam polis, który łapał przyjezdnych, znaczy ludzi, którzy tam gdzieś przechodzili przez jego tereny i kładł ich na łoże, które było tym idealnym łożem. No i oczywiście niektórzy byli za krótcy, inni za długi, więc jeżeli był ktoś za krótki, to go trzeba było wyciągnąć, tam wtedy jakoś jego nogi wydłużyć sztucznie, a jeżeli był za krótki, trzeba było obciąć i wtedy też pasował do tego łoża. Tak, ale łoże było idealne, więc ono nie potrzebowało żadnej zmiany, tylko ludzie byli niewłaściwi. I dokładnie to samo jest w przypadku tych systemów idealnych, gdzie też ludzie się nie sprawdzili. Komunizm był idealnym ustrojem, tylko ludzie nie dorośli do niego. Tak? To jest dokładnie to, że raz, że... Bo to problem zawsze właściwie do tego samego się sprowadza. Czy raz, że nie bazuje się na odkrywaniu ludzkiej natury. To jest ten pierwszy taki zasadniczy problem.
A druga sprawa, że i nawet na poziomie takiego teoretycznego myślenia tutaj są jakieś błędy, bo no bo właśnie, dlaczego zwiększająca się jedność, taka jednostajność miałaby być czynnikiem państwo wzmacniającym, skoro nawet na poziomie takich teoretycznych rozważań widać, że państwo właśnie, tak jak dobry organizm, dlatego dobrze funkcjonuje, że czym innym jest serce, czym innym jest mózg, czym innym są nerki i one wzajemnie się dopełniają i współpracują dla czegoś więcej niż są same w sobie, tak, właśnie dla tego wspólnego dobra. I wtedy organizm jest mocny, kiedy każdy organ jest właśnie różny i robi to, co umie robić dobrze. A nie wtedy jest państwo dobre, czy organizm jest silny, kiedy każda część, każda komórka, każdy organ jest taki sam jak wszystko inne. Tak? I wtedy robią właśnie, co w sumie wtedy robią. To jest właśnie to i myślenie takie typowe dla wszystkich socjalistów jest dokładnie właśnie takie, żeby wszystko ujednolicić, żeby wszystko uczynić jednym i tym samym, rzekomo to będzie powodowało jakąś jedność i skuteczność. Nie ma ani skuteczności, bo specjalizacja jest potrzebna do tego, żeby organizmy funkcjonowały na wyższym poziomie. Im bardziej doskonały organizm, tym jest bardziej zróżnicowany, tak? No nie ma organizmów jednokomórkowych czy takich wielokomórkowych, znaczy są takie organizmy właśnie wielokomórkowe, gdzie każda komórka jest taka sama, żyją razem, ale one są bardzo prymitywne. Niczego nie są w stanie robić, nie są w stanie dużo więcej robić niż po prostu takie pojedyncze komórki, tak? Żeby organizm był w stanie robić dużo więcej, musi być wtedy faktycznie zróżnicowany. I to, co wtedy łączy, co jest tym czynnikiem łączącym, to jest właśnie przyjaźń. Tak? Przyjaźń jest bardzo dobrym łącznikiem. I to, że wzajemnie się uzupełniają, no też oczywiście na tym przyjaźń będzie, bo przecież jednym z tych wymiarów przyjaźni jest przyjaźń oparta na korzyści. Tak? Więc jeżeli każdy robi coś innego, to mogą się dlatego zrzeszać, bo każdy robi coś po prostu innego i na tym to polega, tak? Po prostu. Już pomijając to, że też sprzyja to, taki system sprzyja właśnie kształtowaniu cnoty, a jeżeli są cnotliwi, to będzie przyjaźń oparta, właśnie to najdoskonalsze, oparta na dobru moralnym, na cnocie, na dzielności. I w ten sposób to zaczyna funkcjonować. Natomiast takie systemy a la Platon to jest właśnie coś, co jakby zupełnie idzie pod prąd ludzkiej natury i też obserwacji przyrody, bo przyroda jest też bardzo dobrym miejscem, którym możemy obserwować, jak te mechanizmy działają. One są też i wspólne i dla ludzi, i dla zwierząt, i roślin. Tak? Także organizmy wysoko jakieś takie zróżnicowane są takie, żeby wypełniać jakieś złożone zadania. Nie są w stanie tego robić kolonie jakichś bardzo prymitywnych jakichś tam komórek, czy takich samych, prawda? I tak samo jeśli chodzi o państwo. Tak? Czy było jakieś państwo, które się przejęło ideą Arystotelesa i to wprowadziło i coś dalej nie stało? To znaczy, no to jest taki pewien, to nie jest jakby system, który się wprowadza jakoś odgórnie, tylko on jest jakoś organicznie prowadzane przez tych, którzy, przez władze, które chcą, czy właściwie przez obywateli, którzy żyjąc etycznie do takiego systemu jakoś spontanicznie dążą tak naprawdę, tak? Bo ten system się właściwie, to jest cóż takiego, no to jest taki system, który by, gdyby nie grzech pierworodny, to właściwie każde państwo byłoby takie, tak? Gdyby nie grzech pierworodny, to wszyscy byliby członkami takiego państwa, które by według takiego systemu funkcjonowało, tak? Także to taka utopia dla nas, bo nieosiągalne. No, ze względu na grzech pierworodny? Częściowo tak, ale nie do końca, bo z drugiej strony mamy środki potrzebne do tego, żeby się uświęcać. Tak? I chrześcijaństwo potem będzie właśnie w dużej mierze, świętego Tomasza znajdziemy. Właśnie można powiedzieć wszystko, co jest tutaj, a jeszcze więcej, bo będzie jeszcze to ukierunkowanie ku ostatecznemu celowi, ku niebu. Chociaż państwa oczywiście jako takie nie wchodzą do nieba, wchodzi Kościół tylko. A to też jest osiągnięcie świętego Tomasza, że zostanie odróżniony porządek jakby kościelny, eklezjalny od tego porządku państwowego, ale mimo tego, że państwa nie wchodzą do wieczności jako takie, to jednak oczywiście jakoś po prostu ukierunkowują ludzi, chociażby przez to, że wyrabiają w nich cnoty, że też właśnie nie tylko te cnoty etyczne, ale też jakoś umożliwiają ludziom właśnie tą kontemplację, to czego tutaj nie było, bo Arystoteles jakby no, uważał, że tylko niektórzy są do tej kontemplacji zdolni, tak? A tutaj nagle też proszę zobaczyć, że w zakonie takim, w klasztorze takim, czy właśnie no, w zakonie kontemplacyjnym właściwie wszystko to, co żeśmy mówili o szczęściu i w tym wymiarze wspólnotowym, w wymiarze też najpierw indywidualnym, to wszystko jakoś się tam jak w soczewce skupia, prawda? No taki klasztor z jednej strony
jest, no właśnie, taką, trochę taką wspólnotą, ale państwową, nie do końca, ale w takim rozumieniu tym właśnie arystotelesowskim, tak? Że różne są w nim osoby zajmujące się różnymi zadaniami, tak? Bo i kapłani, i bracia, i tak dalej, a jednak oni wszyscy jakoś do tej kontemplacji zmierzają i tutaj na ziemi się w niej ćwiczą, dążąc oczywiście do tego, co przekracza ten wymiar ziemski, ale to jest możliwe już, no właśnie, na bazie Arystotelesa, ale trzeba też coś więcej mieć, tak? Bez objawienia nie da się do tego dojść. Praktycznie im mniejsze liczebnie państwo katolickie, tym większe szanse na powodzenie. No tak, znaczy Arystoteles też tutaj, tego akurat żeśmy nie omawiali, ale właśnie w polityce, w jednej z ksiąg mówi, jak takie, powiedzmy, idealne, takie naprawdę dobre państwo, czyli takie, którym łatwo jest być dobrym, jak takie państwo powinno wyglądać, znaczy ilu powinno być ludzi, jaką wielkość, i się okazuje, że to są bardzo małe organizmy, tak? No, to jest zresztą trochę intuicyjne, że wielkie imperia nie będą zainteresowane czymś takim, że wielkie imperia będą się trzymały, no właśnie, raczej jakichś takich dziwnych ideologii albo rządzy posiadania, nie na cnocie będą oparte, tylko na chciwości na przykład, tak? Że nie będą to systemy z punktu widzenia etycznego, czyli tego właśnie politycznego również, nie będą to systemy dobre, nie będą to państwa szczęśliwe, bo nie będą miały szczęśliwych ludzi. Często będą tam znaczne jakby obszary po prostu tak ludzi nieszczęśliwych. Więc tak, to państwo ma być bardzo małe, takie, że nawet da się je ogarnąć wzrokiem. To nawet jest takie jedno zdanie, że państwo to jest, ma być takiej wielkości, że dało się wzrokiem ogarnąć z jakiegoś tam wzgórza czy czegoś takiego. Czyli bardzo niewielkie, tak byś. Można powiedzieć, że znowu no, w średniowieczu w sumie dużo było takich powiedzmy państwewek, tak? Bo nawet jeżeli nie w sensie takim formalnym, to jednak czy miasta, czy jakieś tam inne takie, jakby były różnego rodzaju struktury, powiedzmy, takie polityczne niższego rzędu, może właśnie jeszcze nie państwa, ale w jakiejś mierze już, tak, cieszyły się pewną autonomią, tak, prawną na przykład. Więc jak najbardziej to nowożytność jest taka właśnie uniformizująca, tworząca jakieś wielkie organizmy, czy właśnie już nawet nie organizmy, jakieś takie mechanizmy polityczne, jakieś byty, które są bardzo duże i właściwie, no tak, trochę działają jak te systemy na bazie filozofii platońskiej, czyli jakaś idea, która jest siłą gdzieś tam wprowadzana, ludzie nawet nie chcą za bardzo do tego należeć, ale muszą, bo nie mają innego wyjścia po prostu. Tak.